Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu epetrol.pl. Za nami bardzo znaczące zmiany na rynku naftowym, ponieważ w tym tygodniu widzieliśmy zarówno wyraźne spadki, jak i odreagowanie w końcówce, tak więc wszelkie emocje na rynku naftowym za nami, bo surowiec spadł nawet na początku tygodnia poniżej 100 dolarów, głównie za sprawą doniesień z Chin o pojawiających się kolejnych ogniskach COVID-19 w tym kraju, a także za sprawą oczekiwań o możliwości porozumienia między Rosją a Ukrainą, które jednak na razie weryfikuje się negatywnie. Dodatkowo jeszcze pojawiają się coraz liczniejsze szacunki związane z tym, jak będzie wyglądać sytuacja na rynku naftowym po ewentualnej rezygnacji z ropy rosyjskiej, że będą jednak pewne niedobory surowcowe, i to wyciąga ropę w górę. Kiedy nagrywamy ten materiał, kosztuje ona już 107 dolarów. Natomiast jeśli chodzi o rynek polski, widzieliśmy wyraźną zmianę spadkową, jeśli chodzi o ceny benzyn. Ta średnia ogólnopolska w mijającym tygodniu wynosiła 6,79, to jest o 7 groszy mniej niż tydzień temu. Natomiast olej napędowy nadal rósł, jego cena średnia wynosła 7,59. W przypadku autogazu natomiast ten skok był największy i najbardziej wyraźny, bo cena skoczyła z poziomu 3,29 aż do poziomu 3,79 za litr. Jeśli chodzi o prognozy na najbliższe dni, tutaj spodziewamy się pewnej korekty spadkowej. W przypadku benzyn ceny z przedziału 6,47, 6,69 są jak najbardziej prawdopodobne. Natomiast w przypadku diesla przewidujemy, że ceny ulokują się na poziomie 7,31, 7,52. W przypadku autogazu natomiast średnia powinna znaleźć się w przedziale 3,74, 3,84. Tak więc zmiany zwyżkowe są tutaj nadal na wielu stacjach możliwe. Okay.